o dobrych ofertach. Po reklamie. Mamy poniedziałek, 24 października. Wiadomości Radio Z o tej porze mają dla Was Ania Kowalczyk i Andrzej Kocjan. PiS boi się zbadania afery podsłuchowej, uważa Włodzimierz Czarzasty. I dlatego, zdaniem wicemarszałka Sejmu Kaczyński, nie chce powołania komisji śledczej. Coś drgnęło na rynku nieruchomości. Ceny w dół, ale na razie nieznacznie. Po wiadomościach gości Radia Z. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. 17. Zamiast śledczej komisja na wzór tej weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji prezes PiSu przedstawia swój plan na zbadanie afery podsłuchowej z wątkiem afery węglowej. Bo zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili to najlepsza droga, żeby wyjaśnić, czy biznesmen Marek Falenta działał na czyjeś zlecenie, na przykład Rosjan. Jest wręcz odwrotnie. PiS się tej sprawy po prostu boi, komentuje wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Ja mówię panu Kaczyńskiemu, bracie, boisz się efektów pracy komisji śledczej, to od niej uciekasz, a celem tego jest jedna rzecz, żeby komisja śledcza nie powstała. Panie prezesie Kaczyński, proszę nie kombinować. Dziś czas nie zabaw politycznych, dziś czas zajęcia się bezpieczeństwem Polski. Dlatego, jak dodaje Marcin Kierwiński z PO, aferę podsłuchową trzeba wyjaśnić i to jak najszybciej. Stąd wniosek Koalicji Obywatelskiej o powołanie komisji śledczej. Pierwszy raz od lat spadki cen na rynku nieruchomości, jak podkreślają przedstawiciele branży, to jeszcze nie tąpnięcie, ale możliwy początek pewnego trendu. O ile kawalerki czy mieszkania dwupokojowe trzymają ceny, to nieznacznie zaczęły tanieć duże mieszkania i domy. Takie, których nie da się łatwo wynająć, by przeczekać zastój, mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król. Pojawia się problem na rynku wtórnym, czyli u inwestorów prywatnych. Ile tak naprawdę te mieszkania wytrzymają trzymać tej ceny, ponieważ opłaty miesięczne czynszów czy utrzymania takiego pustostanu są coraz wyższe. Zdaniem ekspertów kluczowa, także na rynku nieruchomości okaże się zima, jeśli trend spadkowy się utrzyma wiosną. No, może być znacznie taniej. Jest prawie 17:02, czas na rozmowę z gościem Radia Z. I oddajemy teraz głos Beacie Lubeckiej. A gościem Radia Z po południu jest Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, ale nowej Lewicy, rozumiem, tak? Tak, nowej Lewicy. Tak, no bo to jeszcze była pani jedną z tych, która rozgrzewała wiosnę, można powiedzieć. No ale o wiośnie to już nikt nie pamięta. I tylko przypomnę naszym słuchaczom, bo mogą nie pamiętać, że pani z wykształcenia jest filologiem angielskim, uczyła przez 20 lat języka angielskiego w swojej szkole zresztą, tak? Bo to tak, była pani prywatna szkoła. Tak, czyli była pani jednocześnie nauczycielką i przedsiębiorczynią. Można powiedzieć, w małej miejscowości tak. To też jest taka bardzo charakterystyczna cecha polskiego systemu edukacji, że większość polskich uczniów korzysta z zajęć prywatnych. No to kwestia nie tylko poziomu nauczania, chodzi o języki obce. Jest ich wciąż za mało. Znaczy uważam, że powinniśmy wyprowadzić religię, a wprowadzić więcej języków obcych. Oczywiście też innych przedmiotów takich, które naprawdę są potrzebne uczniom w XXI wieku, bo te różnice wciąż niestety są duże, jeśli popatrzymy na kompetencje i umiejętności językowe uczniów w Europie, a uczniów w Polsce. No ale pani na pewno jest tą posłanką, która śmiga po angielsku, a to nie jest aż takie powszechne, ale może tutaj kogoś obrażam. Ale minęły 2 lata od tego nieszczęsnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nieszczęsnego no, w opinii bardzo wielu osób no, i chyba też dają temu wyraz w sondażach Polacy, bo niemal połowa ankietowanych opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Aborcja do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. Co trzeci ankietowany jest za 35,7%. No to rozumiem, że patrząc na pani poglądy, to musi być to miód na pani serce. Ja przyglądam się zmianom w prawie aborcyjnym od 1998 roku. Mówiłam o tym na posiedzeniu Sejmu. W 1998 roku pojechałam z koleżanką na zabieg aborcji. To były takie czasy, pierwszy rok po zaostrzeniu czy prawa... Czy pani dokonała aborcji? Nie, ale potrzebowała osoba, która była mi bliska, którą znałam, która została zgwałcona. W 1998 roku to był taki czyli pierwszy... Czyli pani towarzyszyła koleżance, tak? Tak, to był taki pierwszy rok funkcjonowania już zakazu, właściwie można powiedzieć ograniczonego prawa aborcyjnego ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie tego samego Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówimy dzisiaj, że to jest pseudotrybunał i pseudowyrok i że to był upolityczniony wyrok, ale jednak wtedy już też zaostrzono prawo aborcyjne. Ale widać, że jest takie oczekiwanie społeczne, żeby prawo antyaborcyjne zliberalizować. No dobrze, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak określa Konstytucja, jest ostateczny. Artykuł 190 Konstytucji o tym mówi, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Znaczy przede wszystkim warto spojrzeć na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. 2 lata po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wiemy jedno, że orzeczenie Julii Przyłębskiej, które wprowadziło w Polsce de facto całkowity zakaz aborcji... Przecież Julia Przyłębska nie podejmowała tej decyzji. No, ale mamy też sondaż, w którym Polacy wypowiadają się na temat tego, jakie są ich odczucia w stosunku do tego, kto stoi za tym wyrokiem i wiedzą, że decyzja zapadła na Nowogrodzkiej, że za decyzją stoi prezes Jarosław Kaczyński, bo próby zaostrzenia prawa aborcyjnego obserwowaliśmy już tak naprawdę od wielu lat. To było bardzo wygodne wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji po prostu tylnymi drzwiami. Wniosek złożył poseł Wróblewski w poprzedniej kadencji. Ten wniosek przeszedł do nowej kadencji, ale, i wyrok zapadł. Dobrze, ale to już teraz patrzymy do przodu. Tak. Oczekiwania są takie, a nie inne. To wynika z sondaży, bo to nie jest jedyny taki sondaż. W związku z tym, jak można ten wyrok odwrócić, no, skoro konstytucja mówi to, co mówi. No. Znaczy, ja bym chciała przede wszystkim powiedzieć, że prawo do aborcji i prawo kobiet do samodecydowania o swoim zdrowiu, ciele i życiu to nie jest żadna fanaberia. Ja jestem przekonana, że to wręcz jest papierek lakmusowy demokracji i właśnie praworządności. Bo jeśli się dzisiaj zastanowimy w takich państwach jak na przykład Stany Zjednoczone, po erze Trumpa, też skutkiem tego i tych zmian, przede wszystkim jest dzisiaj uchylenie wyroku Wade kontra Roe, który skutkuje tym, że w kilkunastu być może stanach Stanów Zjednoczonych będzie całkowity zakaz aborcji. Zostanie wprowadzone bardzo restrykcyjne prawo. A my żyjemy tutaj. Tak. Ale pani redaktor, to nie jest tak. Mieliśmy poprzednie orzeczenie Trybunału z 1997 roku, które zaostrzyło. W tym momencie mamy decyzję Julii Przyłębskiej. Mamy decyzję niekonstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego. Jak można zmienić prawo w takiej sytuacji? Czy jestem przekonana, że przede wszystkim potrzebujemy konsensusu i potrzebujemy jak największej ilości polityków, którzy będą otwarcie opowiadać się otwarcie za tym, że prawo do samostanowienia, prawo do legalnej aborcji bez kompromisów do 12 tygodnia, to jest po prostu prawo człowieka. No to mamy takie deklaracje. Powiedział swoim ludziom, że jak ktoś będzie przeciwny takim rozwiązaniom, to nie ma czego szukać na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej. Mamy nadzieję, że z tej obietnicy się wywiąże. Ale wracam do swojego fundamentalnego pytania. Jak można to zmienić, skoro takie jest orzeczenie, a nie inne Trybunału Konstytucyjnego? Według Konstytucji to jest orzeczenie ostateczne. Czy to, co przede wszystkim można zrobić natychmiastowo, to wprowadzić ustawę ratunkową Lewicy. To jest taka ustawa. My patrzymy przede wszystkim dzisiaj na dobro kobiet. Znaczy ja patrzę na kobiety, patrzę na to, że kobiety w polskich szpitalach umierają i patrzę na to, jak pomóc dzisiaj natychmiastowo kobietom, bo aborcja nie zniknęła. My wiemy, że aborcyjny Dream Team czy Aborcja Bez Granic pomagają kobietom. A czy są jakieś takie statystyki właśnie, które pokazują, ile w ciągu tych 2 lat kobiet umarło? Na przykład interwencja była przeprowadzona zbyt późno i na przykład kobieta umarła z powodu sepsy. Wiemy na pewno o najgłośniejszym, pierwszym przypadku pani Izabeli z Pszczyny. No tak. Wiemy na pewno, że w tym przypadku to decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej miała bezpośredni wpływ, bo mamy SMS-y, które otrzymywała rodzina pani Izy z Pszczyny. No i wiemy, że lekarze wstrzymywali. Przykład? Nie, to nie jest. Pani Agnieszka z Częstochowy. To był następny przykład. Jest jeszcze pani Dominika. Tych imion jest tak naprawdę kilka. Znamy dzisiaj może 5-6 takich historii, które stały się medialne, bo przeniknęły do mediów, ale my także jako posłanki Lewicy razem z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od razu po wyroku ogłosiłyśmy sieć ratunkową. I wielokrotnie interweniowałyśmy dokładnie w takich sytuacjach, w których lekarze wstrzymywali się z podjęciem decyzji. W sytuacji, w której na przykład odeszły wody, pacjentka czuła się gorzej. Szczególnie po tej historii pani Izy, która była naprawdę bardzo głośna, bardzo medialna, bo przecież też protesty przetoczyły się przez całą Polskę. Myślę, że lekarze zaczęli postrzegać sytuację kobiet może trochę inaczej, zaczęli być trochę bardziej ostrożni, zaczęli też przede wszystkim może troszeczkę bardziej słuchać kobiet w sytuacji, kiedy one czuły się zagrożone, bo czuły po prostu, że coś jest nie tak. I wiemy o tym, że to te przypadki, które znamy, to nie są jedyne przypadki. Znaczy obniżenie standardów opieki okołoporodowej to też jest jeden ze skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy to nie powinna być ostateczność aborcja. To znaczy, kiedy rzeczywiście zagrożone jest życie matki, albo ma się urodzić dziecko z wadami tak zwanymi letalnymi, a nie to, że na przykład mam za małe mieszkanie. Pani redaktor, ja jestem przekonana, że aborcja w Polsce powinna być legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna do 12 tygodnia bez podawania przyczyny. Ten mój pogląd właściwie podzielają wszyscy posłowie i wszystkie posłanki Lewicy. Taką ustawę złożyliśmy, ale w tej pierwszej ustawie, którą złożyliśmy na początku kadencji, jest szeroki wachlarz. To znaczy, razem z prawem do przerywania ciąży jest też rzetelna edukacja seksualna, jest też dostęp do tabletki dzień po bez recepty, bo to tylko Polki muszą dzisiaj faktycznie szukać lekarza w internecie bądź gdzieś przez telefon,
spróbować na czas oczywiście dodzwonić się, to nie są tabletki poronne, przypomnę, więc nie mamy ani rzetelnej edukacji seksualnej, ani dostępu do tabletki dzień po bez recepty, ale nie mamy nawet refundowanej, nowoczesnej antykoncepcji. Nie ma dzisiaj takich środków, jakie mają inne nasze koleżanki, na przykład w Europie. Nie ma in vitro. Co to znaczy? Że dzisiaj kobieta, jeżeli bardzo chce zajść w ciążę, ale nie może, bo ma różnego rodzaju problemy z bezpłodnością, to nie może w tą ciążę zajść, ale jeżeli zajdzie w ciążę, a wód będzie obarczony na przykład ciężkimi wadami embriopatologicznymi, to ona nie ma wyboru. Pani redaktor, te kobiety słyszą dzisiaj w polskich gabinetach, w polskich szpitalach, bo one często później dzwonią do nas, od razu taką sugestię, że jeżeli ma pani pieniądze i panią stać, to proszę wyjechać za granicę, tam pani pomogą. No na przykład w Holandii, więc zwracają się do tych organizacji pomocowych, takich jak właśnie Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która także interweniuje, bo dzisiaj mamy dwie rzeczywistości. Mamy rzeczywistość rządowych statystyk i tam jest 107 aborcji rocznie. I mamy taką rzeczywistość, w której wiemy, że nadal 100 tysięcy, 120 tysięcy kobiet przerywa ciążę, bo jeżeli aborcyjny Dream Team mówi o tych statystykach po 2 latach 80 tysięcy kobiet, które zwróciło się do nich o pomoc. Nie, no słyszałam podczas tego Europejskiego Kongresu Kobiet, że w ciągu 2 lat 78 tysięcy kobiet. Tak, pani redaktor, w ciągu 2 lat 80 tysięcy kobiet zwróciło się do nich, ale wiemy, że do nich trafia co druga, co trzecia kobieta. To znaczy, że te statystyki od lat się nie zmieniły i one się nie zmienią, no bo nie można ustawowo zlikwidować i wprowadzić zakazu aborcji. Ja chciałabym też taką swoją osobistą refleksją się podzielić. Myślę, że w państwie, w którym istnieje absolutnie całkowity zakaz aborcji i w którym ten wyrok rzeczywiście związał ręce kobietom, lekarzom i odebrał jakikolwiek wybór kobietom, to dzisiaj kobiety nie mają czasu na podjęcie decyzji. To znaczy, możemy sobie dywagować, czy nie jest przypadkiem tak, że będą dzisiaj szybciej podejmowały decyzję o terminacji ciąży, bo chcą mieć pewność, że gdzieś będą mogły tą ciążę przerwać. Odebrano nam wszystkie prawa z zakresu praw reprodukcyjnych i dzisiaj poseł Wróblewski ma czelność mówić, że jest zadowolony z tego, że ten wyrok zapadł i z tego, że całkowity zakaz aborcji w Polsce istnieje. Ale ja pamiętam, jak pan poseł Wróblewski obiecywał wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla opiekunów. Żadne zmiany w tym zakresie nie poszły za tym wyrokiem. I o tym też porozmawiamy już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy. Zaraz o to zapytam, ale jeszcze nie wiem, czy pani słyszała, że Kaja Godek, działaczka pro-life, się nie poddaje. Jej fundacja zaczęła zbierać podpisy pod projektem ustawy, które, no jeśli takie prawo weszłoby w życie, to takie organizacje, jak na przykład Aborcja Bez Granic czy Aborcyjny Dream Team, no byłyby karane. Tak, ale ja też mówię otwarcie, powiedziałam to 1 grudnia w Sejmie, że pomagałam, pomagam i będę pomagać kobietom w dostępie do potrzebnej informacji o tym, gdzie mogą dzisiaj uzyskać pomoc. Bo ja przypomnę, że aborcja wykonywana w domu samodzielnie jest dzisiaj legalna. I 95% tych aborcji, także o których mówi aborcyjny Dream Team w tych statystykach, to są aborcje za pomocą właśnie środków farmakologicznych wykonywane do 12 tygodnia. Jakiekolwiek inne przypadki, często także w późniejszym momencie trwania ciąży, to przeważnie są te przypadki, o których mówiłam, że polski lekarz odsyła kobietę za granicę, od razu sugerując, że jeżeli ją na to stać, albo jakaś organizacja pomoże, to żeby wyjechała, bo jak, on ma dzisiaj związane ręce. Jak znam determinację Kai Godek, to myślę, że te wystarczająca liczba głosów, wymagana liczba głosów zostanie zebrana. Ten projekt jako obywatelski trafi do Sejmu. Tak, no to jest barbarzyński projekt, bo jak można dzisiaj karać kobietę za to, że chcą po prostu pomagać innym kobietom? Większość kobiet, które przerywa ciążę, to są matki. To są bardzo różne życiowe sytuacje i żadna z nas, i żaden z nas nie może oceniać drugiej kobiety za to, jaką ona podjęła decyzję, bo nie wiemy, jaka była jej motywacja, a trzeba pamiętać, że konsekwencje swojego wyboru będzie ponosiła także tylko ona. Ale powracam do swojego pytania, tak. Czy nie powinna być ostateczna ostateczność właśnie w nie przypadku zagrożenia życia nie albo zgadzam matki, się, pani redaktor, patrząc albo na to... że płód będzie obarczony po prostu wielkimi wadami, jak jest określane to fachowo, letalnymi. Na przestrzeni tych 20 kilku lat, ja mam dzisiaj 45 lat, jestem posłanką, jestem matką, moja córka ma dzisiaj 20 lat, czyli mniej więcej tyle, ile ja miałam wtedy, kiedy po raz pierwszy pojechałam pomóc kobiecie, która zaszła w ciążę w wyniku gwałtu. Została zgwałcona przez swojego lekarza. I to były takie czasy, w których aborcje wykonywały się naprawdę w takich
To było podziemie aborcyjne, takie, o którym się dzisiaj mówi, że wciąż istnieje, a jego już dzisiaj nie ma, ale ono było bardzo aktywne w latach 90., czyli w jakiś obskurny pokoik, w domku jednorodzinnym, pieniądze schowane w kopercie, absolutna cisza, aura tajemniczości. Nie rozmawiałyśmy o tej sytuacji w ogóle przez lata. Ja to cały czas powtarzam. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mam córkę, która ma 20 lat i żyje w państwie, które ma surowsze prawo aborcyjne niż to prawo, które obowiązywało wtedy, kiedy ja byłam w jej wieku. To znaczy, w jakim kierunku my dzisiaj zmierzamy, że powstają też takie projekty jak projekt pani Kani Godek, to środowisko ultrakonserwatywnych fanatyków, choć ja też nazywam ich otwarcie ekstremistami, to jest środowisko mocne, przede wszystkim wspierane przez Prawo i Sprawiedliwość politycznie, a także finansowo i to dzięki Prawu i Sprawiedliwości takie pomysły w polskim Sejmie mogą się dzisiaj znajdować. Ja mam nadzieję, że ta ustawa oczywiście nie przejdzie. Chcę dzisiaj powiedzieć otwarcie pani Kaji Godek, że ta ustawa nikogo nie wystraszy. My nadal po prostu będziemy pomagać kobietom, bo kobiety potrzebują naszej pomocy. Pani Kaja Godek walczy o to, żeby aborcja w Polsce była całkowicie zakazana, żeby kobiety nie mogły pomagać innym kobietom. Być może marzy jej się także, żeby kobiety były karane za aborcję. Chciałam zapytać, co pani Kaja Godek zrobiła dla środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów? Bo nie przypominam sobie żadnych działań tej pani w tym zakresie. A jest tutaj bardzo wiele do zrobienia. Jeszcze za chwilę o tym, ale jeszcze jest pytanie od słuchacza. Adrian pyta, jakie są pani odczucia, pani poseł, w sprawie wpisów aborcyjnego Dream Teamu, który chwali się pomocą w dokonaniu aborcji w 37 tygodniu ciąży? Pani redaktor, 37 tydzień ciąży, a wiemy to na podstawie znajomości także prawa aborcyjnego na całym świecie, że ta aborcja przeważnie jest dozwolona do 20, 24 tygodnia i mówimy tutaj no właśnie... No to jest właśnie, można powiedzieć, na 3 tygodnie tak, przed rozwiązaniem, jeśli ciąża jest... no wszystko się odbywa po prostu, można powiedzieć, książkowo. No nie odbywa się książkowo i to już wiemy na podstawie tego, że to jest tak późny termin, że wiemy, że tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa były to nieodwracalne wady płodu, często są to wady mnogie. Mówimy o tym, że to są wady letalne. To znaczy, jeśli ja słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że to są jakieś choroby, które można wyleczyć, że medycyna może tutaj interweniować i jakieś zmiany dokonać, no to jest nieprawda. To są wady letalne. Ten płód obarczony wadą letalną skazany jest po prostu na śmierć po urodzeniu. I w takich przypadkach, mówię, to prawo aborcyjne było w Polsce bardzo surowe przez 30 lat. Nasze koleżanki francuski, nasze koleżanki Niemki, nasze koleżanki Włoszki mają prawo wyboru. Kobieta ma prawo sama wybrać. Zaufajmy kobietom, oddajmy im prawo do decydowania. One wiedzą najlepiej, kiedy będą chciały zostać matkami i ile powinny mieć dzieci, albo z jakiego powodu potrzebują po prostu przerwać ciążę. No to wracając właśnie do sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych, bo to, o tym chciałam też porozmawiać, bo nie wiem, czy pani czytała, był taki bardzo mocny wywiad, którego udzieliła pisarka Agnieszka Szpila, która zresztą była nominowana w tym roku do Nagrody Nike. I ona opowiadała o swojej sytuacji, bo ma dwie dorastające córki, bliźniaczki z niepełnosprawnościami i jedna z nich wymaga szczególnej opieki, jest, można powiedzieć, agresywna. I pani Agnieszka opisywała, co się dzieje w jej domu, jak wygląda takie zwykłe, przeciętne życie. Jak to napisała sobie, że Agnieszka Szpila nie posiada nic, nawet praw do swoich książek, bo osoba, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami, no po prostu otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2119 zł. Tak. Pani redaktor, nie może podjąć pracy. Tak. Ja złożyłam ustawę w tej sprawie w listopadzie 2021 roku. Ta ustawa zakłada likwidację zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. Jestem ciocią 15-letniej dziewczynki z rzadką wadą genetyczną. Znam do bólu rzeczywistość polskich rodzin, w którym są dzieci z niepełnosprawnościami. Mówię nie tylko o dzieciach małych, ale mówię także bardzo często o takiej sytuacji, w której mówimy o 60-letniej matce, która ma 40-letniego syna albo 30-letnią niepełnosprawną córkę w domu. Państwo zostawiło ich same. Tak jak... ta kwota 2119 zł, no to po prostu włos się jeży na głowie. No, tak, a dodatkowo, pani redaktor, to jest jednorazowe świadczenie, nawet w przypadku, kiedy ma pani dwójkę dzieci z niepełnosprawnościami. Jak to pisze Agnieszka Szpila, że to nie wystarcza na opłacenie neurologa, dziecięcego psychiatry, terapii, leków, a po opłaceniu czynszu rachunków za wodę i prąd będzie równoznaczna z dwoma wyprawami na zakupie do... I tutaj padają nazwy dwóch takich znanych dyskontów, najbardziej znanych. I też Agnieszka Szpila opisywała swoje życie, że ma tylko prawa do dzieci
dzieci z niepełnosprawnością do powybijanych szyb, do poprzewracanych w atakach szału jednej z bliźniaczek mebli, do przedziurawionych od trzaskania drzwiami ścian, do potłuczonych talerzy, szklanek, do strachu przyszłość dzieci w kraju, w którym psychiatria dziecięca praktycznie nie istnieje i nie ma ośrodków dla autystyków, w których mogłyby żyć, kiedy osiągną pełnoletność. Teraz proszę zwrócić uwagę na fakt, że poza tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który nie do końca chciałabym wiązać, choć to jest oczywiste, że to jest pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa, tak? Co dalej z tymi rodzinami, które zostały w jakiś sposób przymuszone do życia w takiej sytuacji, tak? I mieliśmy wiele obietnic. No albo zasiłek powinien być dużo, dużo wyższy, albo te osoby powinny mieć też możliwość podjęcia pracy. Ja jestem przekonana, że te osoby powinny być w jakimś zakresie możliwość podjęcia pracy, dlatego taką ustawę wraz z... Jeśli są w stanie połączyć jedno z drugim, bo też opieka nad osobą niepełnosprawnościami, to naprawdę to jest ciężka praca, to jest charówa. Tak, no oczywiście, że tak. No to są bardzo indywidualne sytuacje, bardzo różne w zależności od orzeczenia, ale nie zreformowano systemu orzecznictwa, który jest podstawą, dzisiaj zgłaszają się do nas rodzice, mają problemy na komisjach. Wciąż wszyscy na ten system czekamy. System deinstytucjonalizacji, czyli odejścia od takiej sytuacji, w której no niestety część tych dzieci, powiem kolokwialnie, wyląduje w DPS-ach. Po prostu w tych dużych DPS-ach mieliśmy przecież głośną sprawę sytuacji w Jordanowie, tak? I tam skandaliczne było nie tylko to, że personelem były zakonnice i że w tle był Kościół katolicki, ale to, że to są takie duże ośrodki, duże molochy, w których absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy mówili, że godność osoby z niepełnosprawnością jest w jakiś sposób respektowana. Więc system orzecznictwa, system pomocy rodzinom, dzieciom, opiekunom. W większości przypadków jest tak, że samotni opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, nie chcę generalizować, ale tak po prostu jest, to są samotne kobiety, tak? Bo ten ciężar wychowania dziecka z niepełnosprawnością bardzo często powoduje, że rozpada się na przykład małżeństwo, że ta kobieta zostaje sama, że nie ma żadnego wsparcia. I jej życie polega na organizowaniu zbiórek, zrzutek, na turnusy. Jeden wyjazd to jest koszt około 5000 zł. Bez wsparcia rodziny, ale też bez wsparcia właśnie takiego zrzutkowego, a to państwo po prostu stoi na zrzutkach, nie ma rehabilitacji, nie ma operacji, nie ma turnusów i te dzieci po prostu nie mogą się rozwijać, nie mówiąc o tym, że nie ma opieki wytchnieniowej dla rodziców. Ale jest szansa, żeby ten zasiłek chociażby podnieść, czy nie ma takiej szansy? Znaczy ja myślę, że tutaj nie możemy rozmawiać tylko o pieniądzach, bo cały system nie działa. To znaczy ci opiekunowie od lat czekają, Prawo i Sprawiedliwość składa obietnice. Wśród tych obietnic są obietnice posła Wróblewskiego, który był inicjatorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nic z tego. To jednorazowe świadczenie za urodzenie dziecka z ciężką wadą, na przykład genetyczną, rozwojową, to jest dzisiaj w wysokości 4000 zł, a powinno być może w wysokości 20-25 tysięcy zł. Łatwo jest teoretyzować i mówić, że chciałoby się wprowadzić na przykład zakaz aborcji z powodów wad embriopatologicznych. Trudniej jest oferować cały system wsparcia, choć moje zdanie jest takie, że niezależnie od tego, czy taki system wsparcia będzie istniał, czy nie, to po prostu aborcja powinna być legalna, bezpieczna, dostępna i darmowa, bo nie możemy jednego z drugim absolutnie wiązać. Osoby z niepełnosprawnościami zasługują na godne życie. I rządy Prawa i Sprawiedliwości takiego godnego życia tym osobom po prostu nie gwarantują, ale przede wszystkim odzierają z godności opiekunów. No dobrze, no i zakładają, że lewica współrządzi. I co się wtedy zmienia na lepsze? Na pewno należy posadzić przy jednym stole środowisko osób z niepełnosprawnościami i wysłuchać ich opinii na temat tego systemu wsparcia, który powinien być bardzo różnorodny, bo trzeba pamiętać, że w ramach tych różnych interesów będą też interesy sprzeczne. Tak jak pani redaktor powiedziała, będą rodzice, którzy będą mogli podjąć pracę, bo być może dzieci będą mogły chodzić do szkoły, będą na tyle dobrze funkcjonujące, że będą spędzały 3 czy 4 godziny w szkole i wtedy ten rodzic będzie mógł w tym czasie pracować, jeśli będzie chciał. Ale mogą być rodzice, którzy nie będą mogli mieć takiej możliwości i takie wsparcie też im się należy. Ja jestem w ogóle przekonana, że to wsparcie należy przekierować z opiekuna na dziecko, bo dzisiaj, jeśli mamy jeżeli docelowo jest to opiekun, który otrzymuje, no to mamy taką sytuację jak u pani Agnieszki Szpili, że jest dwójka dzieci na przykład z orzeczeniem, ale wsparcie jest tylko jedno i poza tym wsparciem właściwie już nie ma nic. No pani Agnieszka musiała pozrzec się praw autorskich. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy no państwo zmusza panią Agnieszkę do tego, komuś innemu, no, żeby kłamała, no, żeby oszukiwała. No, wśród zaprzyjaźnionych opiekunów osób z niepełnosprawnościami bardzo często przez ostatnie lata toczyliśmy takie dyskusje, czy
ten opiekun, najczęściej to jest kobieta, która została sama, powinien podjąć pracę i stracić to świadczenie pielęgnacyjne, czy to się opłaci, ale tutaj jeszcze przy stawianiu na szali jednego i drugiego w grę wchodzą także inne aspekty, tak? To są rodziny naprawdę obarczone, one całkowicie się poświęcają przede wszystkim tej pracy przy dzieciach, tak? Bo to jest po prostu ciężka praca, to jest opieka, która jest darmowa, w której państwo ich nie pomaga, ich nie wspiera, to jest walka o ekspertów, specjalistów, tak? W czasie badań, diagnozowania, a potem w czasie rehabilitacji po to, żeby te dzieci świetnie funkcjonowały, ale później one są starsze i państwo też zupełnie jakby zapomina. Ja powiem pani redaktor tak, ja w roku 93 pojechałam do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczęłam uczęszczanie do szkoły średniej. Wtedy jednym z przedmiotów obowiązkowych w szkole średniej była opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. To był taki przedmiot, który trzeba było w toku szkoły średniej w przeciągu pół roku zaliczyć. Ja wyjechałam z Polski w latach 90. Ja osób z niepełnosprawnościami w Polsce w tamtych czasach nie widziałam. I nie miałam świadomości, że one są i że są po prostu wśród nas. No, bo głównie były zamknięte w domach, tak, po prostu, tak, takie osoby. A ten Europejski Kongres Kobiet, który był w Toruniu organizowany przez Partię Europejskich Socjalistów, no i czym on się różnił od tego Kongresu Kobiet, który był organizowany 2 tygodnie wcześniej, czy 3 tygodnie wcześniej we Wrocławiu? To był lepszy kongres? Nie, pani redaktor, się cieszę, że 2 kongresy się odbyły. Ja myślę, że one się przede wszystkim uzupełniają. Polityczki lewicy były we Wrocławiu na Kongresie Kobiet. Mamy też wśród posłanek lewicy 2 pełnomocniczki Kongresu Kobiet, które z kongresu się wywodzą i w kongresie wciąż są obecne. Więc reprezentacja lewicy była silna na Kongresie Kobiet, a ten Europejski Kongres Kobiet organizowany przez Partię Europejskich Socjalistów, myślę, że był troszkę może mniej akademicki, trochę może bliżej ludzi, bliżej kobiet. Prawie 1000 kobiet na sali, 3 najważniejsze panele, czyli panel debata wokół aborcji i wokół tego, co dzieje się 2 lata po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, panel o sytuacji na Ukrainie i sytuacji Ukrainek związane z dramatyczną sytuacją gwałtów, no, o której rozmawiamy i w temacie, w którym działamy, szczególnie posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, która była z wizytą na Ukrainie w tej sprawie, składała stosowną poprawkę, żeby była możliwość uzyskania pozwolenia od prokuratora w ciągu 7 dni i żeby można było taką ciążę usunąć. Niestety ten pomysł nie znalazł poparcia w Zjednoczonej Prawicy. I też debata o roli Kościoła i właśnie ultrakonserwatystów, czyli takich fanatyków, rodzimych ekstremistów, którzy chcą kobietom w Polsce urządzać życie, no bo oni są nie tylko w Polsce, są też w całej Europie. Ja myślę, że to są 2 komplementarne wydarzenia. Myślę, że one w jakiś sposób się uzupełniają. Nagroda Europejskiego Kongresu Kobiet powędrowała do aborcyjnego Dream Teamu i Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, bo hasło Robimy Robotę pokazuje, że to właśnie kobiety, organizacje, NGOsy, polityczki bardzo często wyrażają państwo. Proszę zwrócić uwagę, we wszystkich tych tematach, które dzisiaj poruszyłyśmy, nie tylko w pomocy w dostępie do bezpiecznej aborcji, na przykład w wyjeździe za granicę, kiedy kobieta potrzebuje, to ja wiem, że kiedy mówi się o tym teoretycznie, to może brzmi jakoś abstrakcyjnie. Nie, chciałabym pani przeczytać ostatni przykład. To jest taka sytuacja. Kamila, 17 tydzień ciąży, płód bez czaszki, bezmózgowie. Kamili odmówiono przerwania ciąży w Polsce. W drodze do Holandii zaczęła mocno krwawić w toalecie na stacji benzynowej i musiała zostać przetransportowana do niemieckiego szpitala, gdzie na izbie przyjęć urodziła martwy płód. Ta ciąża powinna być przerwana w Polsce, pani redaktor. Także ze względu na zdrowie psychiczne kobiet. Teoretycznie byłoby to możliwe. No, prezes Jarosław Kaczyński wie, że zakaz aborcji nie likwiduje aborcji, bo przecież powiedział, że każdy średnio rozgarnięty człowiek dostęp do aborcji może sobie po prostu załatwić. Są pytania słuchaczy. Bartek pyta, z partii opozycyjnych najbardziej pani chciałaby współpracować? Która jest pani najbliższa? I proszę nie mówić, że tylko lewica, bo sami rządu w najbliższej kadencji nie zbudujecie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Bartek. Tak, no ja myślę, że... Do kogo jest pani najbliżej? Ja myślę, że różne punkty, różne aspekty, różne części polityki, którą ja się zajmuję na ulicy Wiejskiej, przede wszystkim polityka społeczna, bo jestem członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i członkinią właśnie podkomisji do spraw osób z niepełnosprawnościami i podkomisji do spraw rodziny. Pewnie jesteśmy w stanie znaleźć sojuszników w różnych partiach demokratycznej opozycji, bo zarówno w Platformie Obywatelskiej, czy też szeroko w Koalicji Obywatelskiej, bo tam są też Zieloni i tam są posłowie i posłanki. Do Zielonych jest pani najbliżej, tak? No, ja nie mogę dzisiaj stwierdzić, że do jakiejś partii jest mi dzisiaj najbliżej, bo ja mam serce po lewej stronie i
Lewica żeby realizuje mój program. Nie tego ekstremu. To znaczy właśnie. nie, myślę, że zarówno Platforma Obywatelska, jak i część posłanek i posłów Szymona Hołowni, czyli Polski 2050, no i oczywiście, że Zieloni, tak, ale też posłowie niezrzeszeni w ramach Koalicji Obywatelskiej, którzy są bardzo aktywni, do wszystkich młodych 40-letnich, którzy przyszli do polityki, żeby robić zmianę. Kolejne pytanie. Przyjrzałem aktualne oświadczenie majątkowe pani poseł, z którego wynika, że posiada pani jedynie 30 tysięcy oszczędności w złotówkach, 5 tysięcy euro, poza tym nic, ani domu, ani mieszkania. Jak to możliwe z uposażeniem posła? Które przecież nie jest małe. Oczywiście, że tak. No, duża część mojego uposażenia idzie faktycznie na wsparcie w tych tematach, o których tutaj dzisiaj mówiłam. Czyli przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, zwierzęta, bo jestem miłośniczką kotów i psów i także zwierząt dzikich, ale także dla społeczności LGBT, przede wszystkim młodzieży LGBT i wszystkich tych organizacji, które w Polsce od lat działają i tworzą realne wsparcie. I mam nadzieję, że moje koleżanki, moi koledzy, których stać z uposażenia poselskiego na to, żeby takie organizacje wspierać, też to robią. Ale nie ma pani ani mieszkania, ani domu, ani tym bardziej kredytu hipotecznego. Nie, mam to szczęście, że mogę mieszkać w mieszkaniu rodziców, ponieważ moi rodzice od bardzo, bardzo wielu lat nie mieszkają już w Polsce. Mieszkają za granicą. Tak. Kolejne pytanie. Mówi pani o zachodnich wartościach, praworządności, prawie do zgromadzeń. Czy jest pani za karaniem więzieniem osoby modlące się przed klinikami aborcyjnymi jak w Hiszpanii? Tak czy nie? A nie ogólnie to ja uważam. Czy ja myślę, że takie... Ale tak czy nie? Czy jestem za karaniem więzieniem? Tak. Ja jestem przekonana, że to jest tylko kwestia tego, żeby znaleźć po prostu inne rozwiązania i wprowadzić zakaz, absolutny zakaz pojawiania się przed takimi klinikami. Wierzę, że to jest po prostu możliwe. Jest to absolutnie ale co wtedy z prawem do zgromadzeń? Czy możemy wyłączyć szpitale? No, trzeba mieć świadomość, że jeżeli na patologii ciąży leżą kobiety, które właśnie w tej chwili być może walczą o życie swojego płodu, no to absolutnie karygodne i skandaliczne jest to, żebyśmy pozwalali na to, żeby przed takim szpitalem gromadziły się właśnie takie chociażby ciężarówki, które mają na sobie no, zmanipulowane, bo to są zmanipulowane obrazki rozerwanych płodów, tak? To nie są prawdziwe obrazy, to wiemy już na pewno. Albo pikiety z różańcami, krzyczące różne obraźliwe hasła w stosunku do kobiet, czy też w stosunku do lekarzy, którzy pracują w tych szpitalach. Powinniśmy wprowadzić zakaz zgromadzeń przed szpitalami. No to jest oczywiste. Dobro tej pacjentki, która jest w szpitalu, jest najważniejsze. SLD, Unia Pracy, reaktywacja, pisze pan Robert. Tak można określić nowe porozumienie na lewicy. A jak pani i koledzy zareagowaliście na wiadomość o nowej partii po tej stronie z byłymi członkami lewicy? Ja życzę koleżankom i kolegom powodzenia. My w Nowej Lewicy, w koalicji z partią Razem robimy po prostu swoje. Jestem przekonana, że każdy z nas powinien robić najlepiej to, do czego się zobowiązał wobec swoich wyborców. Ja kandydowałam jako osoba bezpartyjna, byłam członkinią partii Wiosna, dzisiaj jestem członkinią Nowej Lewicy. Ta współpraca w klubie parlamentarnym Nowej Lewicy układa się świetnie. Ja rozumiem, że koleżanki i koledzy poczuli w pewnym momencie, że być może chcą zbliżyć się do Koalicji Obywatelskiej, zbliżyć się do Donalda Tuska i może poszukać sobie jakichś komfortowych miejsc na listach. Być może to jest ich cel polityczny i nikt im tego oczywiście nie zabrania. Natomiast my w Nowej Lewicy patrzymy w przyszłość i chcemy tworzyć taką politykę na następne lata i na pokolenia, a nie tylko do następnych wyborów. I tutaj jest mi po prostu bliżej. A te osoby znajdą się na listach Lewicy? Mało prawdopodobne. To raczej mało prawdopodobne, ale życzę im oczywiście powodzenia. Nie powiedzieć wykluczone. Tak. Każdy ma prawo do swoich decyzji. No, taką, a nie inną decyzję podjęli. Chcą iść swoją drogą, więc... Nie wiem, czy pani też widziała, jest sondaż Kantaru. To jest jedyny, co prawda, taki sondaż, ale z niego wynika, że Koalicja Obywatelska prześcignęła Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj Koalicja Obywatelska ma wynik na poziomie 31%, gdyby teraz, w ten weekend odbywały się wybory do parlamentu, a Prawo i Sprawiedliwość ma 28%. No to było chyba takie marzenie Tuska, przebić szklany sufit właśnie, żeby uzyskać co najmniej 30% poparcia. No ale na razie mówię, to jest jeden sondaż. Tak, do wyborów został rok. Tak. To i dużo, i mało, bo w polityce czasami jeden miesiąc to tak naprawdę może oznaczać ogromną zmianę. Najważniejsze i kluczowe będzie to, co się wydarzy późną jesienią i zimą przede wszystkim. Czyli ten kryzys energetyczny, to czy Polacy, czy Polakom cokolwiek zostanie w portfelach po opłaceniu rachunków za kredyt,
rachunków za ciepło i czy będą mieli takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło ich suchą stopą, bo ja jestem przekonana, że nie. To nie jest dobry rząd na czas kryzysu, a tak siebie określa rząd Zjednoczonej Prawicy i myślę, że to będzie kluczowe. Będziemy mogli rozmawiać w marcu o tym, jakie są perspektywy do następnych wyborów, kiedy będziemy przede wszystkim po takiej zimie i będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda sytuacja gospodarcza i jak wygląda sytuacja Polaków, tak jak powiedziałam, w portfelach. No to chyba jednak Polacy mają nieco inne zdanie, bo pani mówi, że to nie jest dobry rząd na trudne czasy. Mówimy o rządzie Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczonej Prawicy. Ale Radio Z też robiło sondaż, Ibris robił na rzecz Radio Z sondaż. Jaki byłby najlepszy rząd na czas wojny na przykład? No to Polacy przede wszystkim wskazali na rząd wspólny ponad podziałami. Ja szczerze mówiąc blado to widzę, ale może jestem człowiekiem małej wiary. Może rzeczywiście, gdyby był wróg u bram, autentycznie zagrożenie, więc może faktycznie dałoby się jakoś skleić i prawic z jednej strony Zjednoczoną Prawicę, z drugiej strony od prawa do lewa. No ale prawie 31% badanych uważa, że na czas wojny najlepszy byłby rząd PiS oraz jego koalicjantów, a tylko 22% blisko wskazuje, że opozycja byłaby lepszym rządem. Ten rząd no, więc już... to nawet to chyba nie jest najlepsza rekomendacja dla opozycji. Ten rząd już wielokrotnie w czasach kryzysu poległ, bo trzeba przypomnieć sobie... No ale powołuj się na ten sondaż, że jednak Polacy mają mimo wszystko większe zaufanie do kompetencji Zjednoczonej Prawicy, PiSu i jego koalicjantów niż do opozycji. Znaczy, jeżeli dobrze czytam ten sondaż, to chodzi o sytuację, w której w Polsce byłaby wojna. Czyli mówimy o takiej sytuacji, w której faktycznie obywatele chcieliby, żeby odłożyć gdzieś na bok spory pomiędzy jedną a drugą stroną, chcieliby pewnego spokoju, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. I to jest normalne, dlatego że kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielami i przedstawicielkami Ukrainy, a widziałyśmy się jako posłanki Lewicy, spotkałyśmy się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Ukraińskiego, to ona wtedy też mówiła dużo o tym, że w sytuacji, w której przyszła wojna, wszystkie spory zostały zakopane. Tylko, że my wiemy, że rząd Zjednoczonej Prawicy poległ przy tym kryzysie, który był pierwszy przed wojną, czyli kryzys pandemiczny. Respiratory, maseczki, tajemniczy handlarz z bronią, z którym nie wiemy tak naprawdę do końca. No, przecież to się stało. Znaleziono go w Albanii. No tak. Jego zwłoki. Ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, niedziałający system ochrony zdrowia i później sytuacja, w której polski rząd i polski premier z dużą dozą prawdopodobieństwa od amerykańskiego wywiadu posiadają informacje o tym, że wojna wybuchnie, ale nie są w stanie przygotować państwa na to, żeby poradzić sobie z kryzysem energetycznym, o którym było wiadomo, że przyjdzie. Jeśli wojna rozpoczęła się 24 lutego, a rząd wiedział od listopada, to co robił rząd przez te miesiące, żeby przygotować Polaków i żeby dzisiaj Polacy nie musieli się martwić, czy będą mogli kupić tonę węgla i za ile, czy ten węgiel będzie kosztował 1000 zł, tak jak było obiecane, czy 2000, czy 3000, czy on będzie, czy on na pewno do nas dopłynie i na ile rat będą musieli sobie to rozłożyć, żeby być w stanie w ogóle ten węgiel dostać. Miejmy nadzieję, więc... że to sytuacja czysto, absolutnie tylko czysto hipotetyczna, która się nie wydarzy. Rząd, mam nadzieję, zjednoczonej demokratycznej opozycji będzie rządził po wyborach już w przyszłym roku, w listopadzie. No jeśli tak zdecydują Polacy. Oczywiście. Jeśli tak zdecydują Polacy. Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, nowej Lewicy była z nami. Dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.